taki oto efektowny sposób prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński przetestował jeden z elementów nowego placu zabaw przy przedszkolu numer 57 na ulicy Gospodarczej. Miałem obiekcję, bo to dla dzieci, ale przekonano mnie, że się dla dorosłych też nadaje. Teraz z tych wszystkich atrakcji może korzystać całe osiedle. Dzieci mamy bardzo dużo i tu z przedszkola, i tu ze społeczności lokalnej wokoło i bardzo się cieszymy, że w końcu udało się. Wszystko za sprawą pierwszej edycji budżetu obywatelskiego. To są te same pieniądze, które wydawaliśmy co roku, które wydajemy co roku, to nie są jakieś dodatkowe środki, tylko dzisiaj są wydawane zgodnie z tymi potrzebami mieszkańców. A właśnie potrzebę powstania takich miejsc wskazywali oni w głosowaniu. Są bardzo kolorowe, wyposażone w bardzo wiele urządzeń różnego typu i dla dzieci młodszych, i dla dzieci starszych. Miasto dzięki budżetowi obywatelskiemu uzyskało również kilka siłowni. W październiku urzędnicy przeprowadzili odbiory techniczne wszystkich 11 lokalizacji. Czy wszystko zostało wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, żeby móc dopuścić obiekt do użytkowania? Oprócz wspomnianego placu zabaw na ulicy Gospodarczej powstały plac zabaw oraz siłownia na świeżym powietrzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ulicy Wojska Polskiego. Siłownia na świeżym powietrzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok hali na ulicy Orląt Lwowskich. Siłownia na świeżym powietrzu i plac zabaw przy ulicy Powstańców i ulicy Skromnej. Siłownia na świeżym powietrzu na ulicy Maliny. Plac zabaw wraz z siłownią na powietrzu na ulicy Braci Miloszewskich. Strefa aktywności na osiedlu Ordonówny. Rodzinny plac zabaw na ulicy Rodakowskiego. Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu dla rodziców przy przedszkolu numer 44 na ulicy Lubelskiej. Centrum edukacyjno-rekreacyjne przy Szkole Podstawowej nr 9 na ulicy Braci Miroszewskich. Park rozrywki dla dzieci i młodzieży w Parku Klimontów. W drugiej edycji budżetu obywatelskiego podobne obiekty pojawią się w kolejnych 16 miejscach. Więcej informacji na stronie www.konsultacjesosnowiec.pl.